ile w stanie jesteś za nią dać. Zależy ile masz, no ale ktoś jest w stanie dać 500 zł za tą komórkę. I jest zadowolony. Wiecie do jakiego momentu? Aż spotka drugiego, który ma taką samą. I ten drugi powie, ile za nią dałeś? 500. A ja 400. I jak się wtedy czujesz? No bez sensu było obiecywać. Po co ja dawałem 500? Przecież można ją było mieć za 400. I ten człowiek, po pierwsze, to powiedział wszystko, co wyjdzie z mojego domu, ale nagle się okazało, że wyszła córka. A może, wiecie, jaka myśl wtedy przychodzi od razu do głowy? A może by można było mieć to zwycięstwo i nic stracić niczego? A może za darmo by to przyszło? A może, a po co takie koszty? Pamiętam to też wiele lat temu. Młodsi mogą nie pamiętać takich sytuacji. Pamiętam, ja pracowałem w jednym z zakładów i mój kolega kupił sobie malucha. Wydał wszystkie oszczędności, jakie miał. I kupił sobie malucha, którego jeszcze musiał tam wyremontować, porobił, podziałał i jeździł. Był szczęśliwy. Kiedyś to było szczęście mieć samochód. To było jedno z ważniejszych wydarzeń w życiu, że się kupiło samochód. Więc on miał malucha. Przyjeżdżał nim do pracy. Ale zdarzyło się tak, że za jakiś czas my pobraliśmy się z Danusią i kupiliśmy też malucha. Różnica była taka, że my kupiliśmy nowego malucha. I on był z tego swojego malucha szczęśliwy i dumny. Do momentu, aż ja przyjechałem swoim. I on zobaczył mojego, zapytał, czy może do niego wejść, więc wsiadł. Zapalił, on się zapalał od kluczyka, a tamten się zapalał tak, nie wiem, niektórzy pamiętają. Ten się zapalał od kluczyka, więc on przejechał się kawałek, ten wysiadł, ja mówię, i co teraz? On mówi, idę do garażu i skopię swojego. Idę go skopię. A był taki dumny. Ale nagle się okazało, że gdzieś jest coś lepszego. Nagle się okazało, że a może nie było warto tyle inwestować. Nagle się okazało, że przychodzi myśl, a może bez sensu tak się angażować. A może to samo by było i bez tego. I ja myślę, że to wielokrotnie jest, bo tutaj też ta sytuacja właśnie taka wynikła. I wiecie, co się wydarzyło? Bardzo żałowałem. I ja czytam tą historię i widzę, że po pierwsze on żałował, mówi, że zdruzgotałaś mnie do swojej córki. I ona żałowała, bo jest napisane, że poszli przez 2 miesiące, opłakiwali to, że ona musi teraz należeć do Boga. I czytam w Nowym Testamencie, że Jezus mówi, nie przysięgaj. I myślę sobie, że główny powód to jest to, że Bóg chce mieć z nami relacje, ale na podstawie tego, że po prostu kochamy Go, a nie na podstawie tego, że przysięgamy. Dobrze mnie zrozumcie. Ja myślę sobie, że Bóg chce mieć z nami relacje i chce, żebyśmy robili rzeczy. Nie dlatego, że jesteśmy związani Słowem, całe życie żałujemy, że jesteśmy z Nim. Że raz się przy jakiejś niezwykłej duchowej atmosferze zadeklarujemy coś, a później jesteśmy związani tym Słowem do końca życia i mamy problemy z tym, żeby je wypełnić. I mamy kłopoty i żałujemy. Bogu zależy na relacji z nami, że po prostu kochamy Go. Że po prostu kochasz, a nie, że jesteś związany Słowem. Tak jak było napisane, dotrzymuj Panu swoich przysiąg. A Jezus mówi, nie przysięgaj, bo nic nie możesz zrobić. Później będziesz całe życie żałował. Po prostu dotrzymuj Słowa, powiedz tak, tak, nie, nie. Służ Bogu, bo On jest Bogiem, bo kocha Ciebie, bo Ty Go kochasz, bo chcesz być z Nim. Czytałem ostatnio jedną z książek. Bardzo mnie poruszyła taka informacja tam.
jeden pastor mówił. I też jak latem mieliśmy informację, to podobnie mówił brat, który tutaj głosił, brat Sardaczek. Na przykład była ewangelizacja. I ja nie widzę w tym nic tragicznego. Dobrze mnie zrozumcie, ja nie jestem przeciwko temu. Ale on na przykład mówił coś takiego. Byliśmy na jednej z ewangelizacji, gdzie on głosił. Jak skończył głosić, to ktoś go zapytał, czy ma zacząć grać muzyka, jak on wezwanie zrobił. On powiedział, nie chcę, żeby grała muzyka. Nie chcę, żeby grała muzyka. Ja nie chcę, żeby była atmosfera taka emocji. I żeby ludzie w emocjach podejmowali decyzje. Ja chcę, żeby była normalna sprawa, świadome podjęcie decyzji. Nie w emocjach. Nie kiedy jest fajna atmosfera, kiedy jest tak wzniośle, kiedy jest tak cudownie. Wiecie, wtedy deklaracje płyną strumieniem, nie ma problemu. Ale chodzi o to, żeby to była przemyślana i świadoma decyzja. Ja chcę Bogu służyć. Kocham Go po prostu, chcę Mu służyć. Nie dlatego, że jest atmosfera, nie dlatego, że tak wypada, nie dlatego, że obiecałem, że jestem zmuszony, a dlatego, że po prostu Go kocham. I to jest moja świadoma decyzja. Tak jak mówię, w jednej z książek przeczytałem też takiego człowieka, Kenneth Hagin, bardzo mi się podobała ta książka, ona jest u nas, ale jedno stwierdzę, on mówi, nigdy nie zbieram pieniędzy, kiedy jest atmosfera emocji. On mówi, niektórzy to robią, kiedy jest taka emocji, atmosfera, uwielbienie, kiedy cuda są, nagle ktoś zostaje uzdrowiony, nagle coś się wydarzy, taka atmosfera oczekiwania, takiego Bożego namaszczenia i wtedy mówi, niektórzy biorą szybko koszyk, zbierzmy ofiarę i mówi, zawsze ta ofiara jest duża. On mówi, ale ja zawsze czekam, aż emocje opadną, żeby ludzie dali, bo kochają Boga. Amen? Żeby nie było emocji, żeby nie było przysiąg na, albo deklaracji ponad miarę, żeby później całe życie żałować tego, bo coś się wydarzy, albo coś zobaczymy, co jest mniej wartościowego. Albo bardziej wartościowego i można było za to tyle zapłacić, a nie za to. I takie proste myśli jeszcze. Wiecie, kto przysięga? Przysięga ten, który nigdy nie dotrzymuje słowa. Bo jak dotrzymujesz słowa, nie musisz przysięgać. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Ale przysięga ten, który nie dotrzymuje słowa. Jeżeli ja zawsze dotrzymałbym słowa, kiedy z wami rozmawiam, to ja nie muszę nigdy przysięgać. Ale przysięgam wtedy, kiedy raz nie dotrzymałem słowa, drugi raz też nie dotrzymałem. I później chcę coś obiecać, albo powiedzieć, że zrobię, ale ludzie mówią, ale wiesz, już nie obiecałeś, ale teraz przysięgam. Teraz nie tylko mówię, ale teraz przysięgam. A jak jeszcze mało, to tak jak, wiecie, na grób mojej matki, tak jakby on coś miał znaczyć, albo jak bum cyk cyk, jak boni dydy, nie wiem tam, wszystkie inne historie. Bo to oznacza, że to jest ważniejsze niż moje słowo. Więc po pierwsze, przysięga ten, który nie dotrzymuje słowa, bo jeżeli dotrzymujesz słowa, nie musisz przysięgać. Jeżeli twoje tak jest tak, a twoje nie jest nie, to nie musisz przysięgać. Wiecie, przysięga po drugie tylko ten, kto chce coś wymusić. To znaczy, jeżeli to się stanie, to ja przysięgam, że zrobię to. A jeżeli to się nie stanie, albo jak mi tego nie dasz, to nie przysięgam. I po trzecie, że przysięga ten, kto w normalnych okolicznościach nie zrobiłby tego, na co przysięga, albo co przysięga zrobić.
I z przysięgą dla Boga wygląda to coś takiego, że my nie jesteśmy w stanie żyć po prostu w prawdzie bardzo często. I dlatego, chcąc wymusić coś na Bogu, przysięgamy, że będziemy coś robić, co naturalnie nie chcielibyśmy robić, ale jeżeli Bóg nam to da, to wtedy jesteśmy w stanie coś zrobić. Chciałbym przywołać dla nas taką historię z Ewangelii, historię syna marnotrawnego. Jak pamiętacie, ta historia jest z pewnością o nas i o Bogu.